Hej ho, witajcie w Cify 5, Maorysi na archipelago i zajmiemy się zaraz takimi rzeczami gospodarczymi, przeglądem, demo i tak dalej. Dobrze, że nie wiszące ogrody, które buduję tutaj w Honolulu, bo mam tutaj malutko żywności. I zaraz sobie porównamy stołeczne miasta i zobaczycie, jakie małe jest moje. Okej, tu się tak możemy bawić. Zobaczcie, 5, Honolulu. W ogóle York, o kurcze pieczone, to ona zbudowała, no tak. Londyn ma 11, w ogóle ten York na pustyni. Strasznie bieda miasto. Idziemy w ogóle z Kartaginą za niedługo na Anglię właśnie, tak się umówiliśmy. No ja oczywiście tak będę udawał, że się będę bił, ale chcę się z Kartaginą przyjaźnić, bo zobaczcie. Kartagina 20, 80, pierwsza tura, 80 już było tyle. 20. Co 2-3 tury ludek nowy, no masakra jakaś. Jeszcze Holendra nie znaleźliśmy tak oficjalnie. Madryt 12, taki standard w tej grze, bo tutaj Lizbona też 12. Stambuł dycha. Ateny 11. Więc widzimy, że Kartagina poszalała, ale z Kartaginą się akurat przyjaźnie. I to jest dobra wiadomość. Nawet bardzo dobra. Zobaczmy demografię. No wszędzie ostatni, cholera. 25. Najwięcej punktów ma też Hiszpania. To jest 8 punktów procentowych. Na tym etapie gry, no spoko. No, tyle samo ma też ta, co i ja. Portugalia. Nie, to nie ma dramatu. Mam już Akademię Narodową w mieście, więc jest okej. W mieście stołecznym, Honolulu. O, złoto otwarte. Dołóż tego złota, moja pani. A nie, ona tak nie da. A nie dała. Dobra, zbieramy złota, bo złota też mam mało. Niestety. Wszystkiego mam tu, kurde, mało. Dobra umowa, ale ja potrzebuję na przezbrojenie jednostek. No ale nie, no trzeba to wykorzystać. No absolutnie trzeba. No zbierałem na zbrojnych właśnie. Żeby te armaty atakować. Chociaż nie śpieszy mi się też jakoś szczególnie, bo jeszcze katapultę muszę mieć. Najlepiej galasy jakieś byłoby mieć. Na razie sobie będziemy dopalać jednostki. Szlaki handlowe robię oczywiście zakolejkowane. Niech to się uda. Okej. Nie czekaj z kuciem. Jakieś ruinki chciałbym, kurde, znaleźć. No, no oczywiście, że Kartagina tam musiała być. Ile to kosztuje, szanowni państwo? 80. Nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Tego w pierwszej kolejności przezbrójmy. Jednostka. Ty sobie na razie tu sieć. W ogóle ty masz jakie... O, tego też trzeba wysłać na szkolenie. Absolutnie. Ale żeby za nich jakoś nie płacić, jakoś to będę musiał porobić. Jakoś to będę musiał porobić. Dobra, to jeszcze nie. Tu czekamy, zbieramy na taką ochronkę. To jest piękne. Ojejku, jejku, jak straszą. Jeszcze 6 tur. Muszę wytrzymać. Oj, a doświadczenie nie wpadło niestety. Tu Akademię Narodową, o Jezus, tam zwykłą Akademię Naukową planuję zbudować. Tu punkt handlowy kiedyś zrobię. Nie wiem, od więcej. Mam już ja te punkty handlowe w ogóle? Szlak handlowy, nie, tu są. No to nie mam jeszcze.
No to mogę chyba tutaj iść te drogi zrobić, tylko że będę za nie bulił na razie. I to mi się niezbyt podoba. Tu też punkt handlowy zbuduję. A jakieś pole mi to szybko zgarniecie? No nie, to bym chciał. Ale kupował, kurczę, nie będę. To i tak go nie wykorzystam, a mnie nie stać. Dobra, czyli robimy taką oto zamianę. A i tych mostów tu jeszcze, kurczę, nie mam. Dobra, ciebie tutaj schowamy na razie. Wszędzie są dziady, no. Masakra. Plus 5, 7. No Jezu, straszą. A chociażby mi się to udało, no to się będę rozwijał jako tako. Dawajcie, że te ruiny jakieś. Kurde, mordę jeża nie topejrza. Aha, no, zamknięcie się. Teraz go przezbroję. Teraz tego damy do miasta. Okej, katapulta się robi. Ewentualnie będę zmieniał za chwilę jeszcze. Chociaż też bym chciał ją tam dopalać już. Tylko kurde, dobrze by było zabić tego łucznika, żeby tylko... Chociaż tutaj też można by tą katapultę dawać, żeby ten strzelał. No głupie się to nie wydaje. Tartaków też chyba jeszcze nie mam, prawda? Tak mi się wydaje. Amfiteatry będę miał darmowo. Z tradycji. Tylko niech się tutaj zrobią. Mata 23. No i dobra, niechaj tak się stanie, kurde. Elżbieta prowadzi ze mną wojnę. No wiemy, wiemy. No ciekawe, czy cokolwiek z tego wyniknie. No tyle, że na przykład tutaj jak jakiś zabłądzony angielski okręt się trafi, to może mnie tu skrzywdzić. Jeszcze brakuje trochę do tej osłonki. No dobra, tutaj sobie pójdziemy. Obrobimy te pola, tu się idziemy bawić. No najgorszy, kurde, znaczy cud świata zbudowała, który w walce lądowej może stanowić straszną przeszkodę. Ale jakbym tam z morza ją atakował kiedyś. Wiesz co, ja do ciebie nie potrzebuję iść, więc ja ci mogę otworzyć, ale ty mi złota zapłać. 4. Bal. Oj. Tyś Bóg. Wiem, że ja Bóg. Ja Bóg. Zbieramy złoto. O, nowa jednostka z Valletty. Militarne miasto państwo, które mi tam daje różne rzeczy. I teraz mi dali zbrojnego. Wow. To nawet niezłe. Tylko, że mnie nie stać na utrzymywanie tych jednostek. Szanowni państwo. Faremkę zbudujemy. Tu się ufortyfikujemy. Proszę mnie tu ładnie strzelać. Zaraz pomyślimy jeszcze z tą katapultą. Spokojnie. Jak na wojnie, amfiteatry. Jest 9 naturę, szanowni państwo, kultury. Za chwilę się okaże... Nie no, powinno być 11. No. Ale zawsze coś. Ona tak idzie atakować, jakby mnie atakowała ta pierdoła Kartagina. No i jest 11. No dajmy go tutaj. Na szkolenia. No jeszcze jedna tura. Jest 40, widzimy. Zaraz zobaczymy. O, jeszcze tutaj rozwój zwiększony, ale tylko w stołecznym mieście, ale tak czy siak okej. Jest 13 już. No, to już dobre. To już dobre. 25. To niedobre, to niedobre. Ojejko. No tu są te galasy. O, tu. Ale tu są warsztaty. O, tu. A tu są uniwerki. O, tu.
Najlepiej byłoby tędy w gruncie rzeczy. Zamknę też niedługo tradycję i będę miał darmowe akwedukty. Najbardziej chciałbym tędy, a potrzebuję też targowisk, bo nie mam niestety złota. O, tutaj tędy, to i... A, i tak trzeba tędy. A tutaj mógłbym iść bezpośrednio prawie, że... A, po warsztaty najpierw. No i uwaga, kurde. Jak ktoś w tej turze zrobi wiszące ogrody, jak i ja, to będzie losowała gra. Rzut monetą wykona. Ale już się wydaje, że będzie to moje. No, dawaj. Dobra, chłopaki. Chłopaki nawet sobie... No, jest moje. Darmowy ogród mam też, kurde. Honolulu. No dobra, no to teraz się rozwijamy, szanowni państwo. Ej, tu jest ładna wyspa. Patrzcie, tu nawet gdzieś miasto. 1, 2, 3. To bym sięgnął. Miedzi. Nie no, miedź mam. Miedź mam niestety, ale patrzcie, ile tego wszystkiego tutaj. I góra, Neuschwanstein, Machu Picchu. Obserwatorium. Tylko czy ja to miasto wybronię? To jest pytanie za milion punktów. Dobra. Poczekamy na tego jednego ludka jeszcze. I tak zrobimy. I weźmiemy sobie tego osadnika. 8 na turę. 8. Dobra, zróbmy tę drogę. A tego kolegę dajmy tu. To, czyli katapulty na razie nie potrzebuję. Tylko, że ja nie mam co tu zbudować. O, czekajcie! Gildię można by już też robić. Po taniości, zanim tam ludkiem jeszcze pójdę. Ej, dobre by to było. Tutaj też ogrody będę w stanie zrobić. Bo w gruncie rzeczy ja bym wolał te wszystkie cuda zrobić w Honolulu jednak. Którego będę bronił do upadłego. No to wiadomo oczywiście. Bo zwykle rozdzielam. Zwykle rozdzielam te gildie, bo żeby one najlepiej... Najlepiej działają wtedy, kiedy możemy dać specjalistów w takim mieście. I z uwagi na to, że w Honolulu zbudowałem te wiszące ogrody, jest już darmowy ogród. Będzie też tutaj niebawem szlak handlowy z żywnością pływał. No będzie darmowy akwedukt, no to tu będę miał zdecydowanie więcej ludzi niż w tym Samoa. I tu bym dał komplet chyba tych. Chociaż nie wiem czy, może za wyjątkiem jednej tej drogi gildii muzyków czy czegoś takiego. Tylko, że tu mam sporo rzeczy do budowania już. Tak czy siak. Oj, ciężki dylemat mam w tym momencie. No bo tu osadnika sobie zrobię. No, może tu i nie będę czekał. Ej, to jest niegłupi pomysł. Tu jest jeszcze produkcja, jakby przestawić... A, dobra. Kolejny by się przydał, bym zyskał jeden punkcik, bo tu bym przestawił tu, a tutaj tu. Jeszcze można by wykarczować, ale to 7 tur, to nie jest długo. Dobra, zróbmy to tak. Tylko czy ja wybronię to miasto, to mnie najbardziej zastanawia. To, które tam założę. Przed Hiszpanią będę musiał najprawdopodobniej bronić. Ojejku, z Hiszpanią się trzeba zaprzyjaźnić. Dobra, zaraz pohandlujemy. Jezu, to jak pływają. Idźcie tam się bić z tymi Anglikami. Aha, bo oni tędy przepływają, to sobie te... Aha! Mają problem z pływaniem. O, wreszcie jakieś ruiny. Dzień dobry, przyjaciółko. Saludos.
Twoja wojowniczość? No weź. Handel. Proszę i. Kurde. Z nią się trzeba zaprzyjaźnić jakoś. Jakoś to zrobimy, szanowni państwo. Mam nadzieję. Mam nadzieję. O, i tutaj będziemy teraz doświadczenie zdobywać. I to mi się podoba. Czyli jednego pana robotnika trzeba będzie na tą wyspę tam na południe wysłać. O, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Proszę mnie nie atakować. Dziadygi jedne, no. Dobry budynek musi mieć. O Jezu, mam złotą merę. Powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobry. Szanowni państwo, takie rzeczy. A, cholera. Kurde mordę. Chociaż nie, dobra, bo tu miasto planuję zakładać, to tu to może być. Nie no, tu jest fajnie, to musi być moje, to musi być moje. Samo, ciach. A masz! Nie no, przydałby się galas, kurde, mordę jeża nietoperza, ten most na rzece też mi się oczywiście przyda. Wszystko by się przydało. I czekajcie, tak, bo tu mam tego na trudny. Tu jeszcze nie mam, ale tu mam gościa na otwarty. I tym na otwartym bym wylądował tu, tym drugim tu. O, to też, tego też dajmy na otwarty. Potem osłonka oczywiście. Osłonka oczywiście. Okej, okay. Masz tu siedzieć, chłopie. Nie uciekaj, nie uciekaj, wytrzymasz. Wytrzymasz, wszystko wytrzymasz. A wy weźcie, płyńcie, bijcie się z tymi Angolami. Miasto, nie, dobra, to miasto też było. A któż tu się pojawił? Aha, no tak. Czekajcie, czekajcie. Noż to dziad zgarnął mi te... ruinki. Tyle, żem się ich naszukał. No i tym wypadałoby iść... popłynąć na tę wyspę tam. Tylko tak bez eskorty kompletnie. Ja pierdziule, to jest ryzykowne. Nawet bardzo ryzykowne. Bo to byśmy, szanowni państwo... Zaraz, ruch jest tu. 7 tur tędy płynęli. Bo muszę się też jakoś tym przestawić gdzieś tutaj. Trzy tury, chłopek, kurde. Dobra, dajmy go tu. Ojejku, patrzcie. Jaki łatwy cel do zabicia. A czekajcie, to zróbmy coś takiego. Może wyjdą. Jakby tu wyszli, to byśmy to łatwo zabili. I to by piękne było. Jak to tutaj zrobić? Muszę się tym przetransportować tutaj. To jest kawał drogi. Najlepiej byłoby to zrobić zdrową jednostką. Chociaż, o, ten nie, ten tu jednak może zrobić robotę niezłą. Może coś zabije nawet. Mogadisza, za tych chyba. Barbo właśnie. Nie, to Hiszpanie zostają. A, nie uciekaj, kurcze pieczone. Ej, narobiła se jednostek. O kurde, z wody tak nie? Nie! Zabiją mi chyba tego jednego. No, chyba że go wyleczę. Bo jakbym tutaj się wziął o 25... no to coś tam bym uciekł. Ale obawiam się, że trochę mało. No i tym nie mam jak zaatakować, to za chwilę mnie strzeli pierdzielony. Chociaż tu się też mogę ustawić.
O, cholera. No kto się takich manewrów spodziewał? Nie, no tutaj absolutnie trzeba wziąć plądrowanie i otwarty. A ty masz te, dobra, to chociaż dwóch na trudne. Czyli weźmy na trudne i do lasu. Mam nadzieję, że to przeżyje. Dobra, podejrzyjmy. Spokojnie jak na wojnie. Tym idziemy tutaj. Ty, no ta rozgrywka z jakimś państwem, miastem i takie manewry kombinuje tutaj. O, Petra, i to Hiszpania. Szkoda trochę. Trochę nawet bardzo szkoda. O, mogłeś tu zostać, to by dobre było. A, uciekli, złe. Nie no, potrzebuję jednostki dystansowej. I teraz tak, zerknijmy, ja bym tędy 4 tury miał iść. Nie wyleczę się. To ciekawe, gdzie to wyląduje, to jest... Którą Maryśkę pójdzie? To jest arcyciekawe. Dobra, wracaj. Tu się leczymy, pozwalamy się atakować. Tutaj też się fortyfikujemy. Ojejko. Ale jaja. Jaja, bo się nie spodziewałem takich rzeczy, kurde. No, to tak się uzbroiłem, no. Ale chciałem poligon, to mam poligon. No gdzie w drugą stronę mi to znowu płyną? Co za pierdoły to są? To jest bagno. Czyli obszar, na którym się dostaje karę do walki, jak się na to wlezie. Także w dobrym miejscu. Zostawiłem to, żeby tu lądowali. Dobra, tego zaatakujmy i zabijmy. To mi się podoba. To mi się nawet bardzo podoba. Fortyfikuj się. Ciebie na razie, panie kolego. Dajmy tu. Jakoś razem będziemy pływać. Poczekaj tutaj chwilę. Statek towarowy. I jakbyśmy go wysłali tutaj, to sama dostanie punkty w pierwszej... Nie, dobra, przestawmy to od razu. Tak. Tak. O, dobrze, bo bałem się, że tu przyjdzie. No, tędy możesz łazić. Podleczymy się troszkę. I przypłyniemy tutaj. Kurde, jakie emocje. Ja pierdziule, jak na grzybach normalnie. Ale o trzecie miasto walczę. W 90-setnej turze, no. Ojejku. Ej, co tak wolno? Szybciej. Dobra, czekaj. Dobra, są kolejne awanse. Wszystko, szanowni państwo, osłonkę bierzemy. Idzie na razie zgodnie z planem. Zaraz. Bo on mi tutaj będzie chyba chciał przypłynąć. A pozwólmy tak zrobić. Tamtego atakować nie będziemy. Honolulu, 7 żywności. O, chociaż tam Barcelona też ładnie wyglądała. O kurde, 2 tury. Wiarę tu mam, ale i religie są już wszystkie założone, niestety. Niestety. Do specjalistów będziemy dokładali. No, gildia. To już niech się zrobi, będziemy trochę pyrgać. A potem... Koloseum i mur. A te pola też tu będziemy, kurde, A nie, kuter jeszcze, bo tu są rybki. Kuter. Kuter nawet pierwszy. O, tak ma być.
Nie no, złota tur era, ja mam 7 złota na plusie, to dobrze nie wróży, ale ten kosztuje dużo. Osadnik na przykład. Za 4 złota w sensie, no to dużo mało zależy jak patrzeć, na tym etapie gry dużo. Melbourne bankrutuje? Lol, nie dostaniecie nic. Dobra, wyszli na tak jak chciałem, żeby wyszli. Tu mamy wreszcie te mosty na rzekach i nowy szlak handlowy. Ej, ale ja już kolejnego nie zrobię. Jak to działało? Lądowy musiałbym puścić, a nie chcę lądowego puszczać. Taumatę muszę zdobyć. Najlepiej. Najlepiej by było. I stąd bym go pierdzielnął przez te kurde drzewa. A nie, tutaj będzie najlepsza pozycja. Bo i wodę sięgnę. I te pola sięgnę. On tu mnie nie zaatakuje, bo tutaj mamy te mokradła. A ja go zaatakuję? Czy się ośmielę? A pewnie, że tak. Dawaj go! Dobra, zdobywamy doświadczenie, szanowni państwo. Dobra. Jesteś ziomuś strażą przednią. Jakieś tutaj walki się toczą? Chyba niezbyt. Chyba niezbyt. I ty mi teraz tu wylazłeś, a to oznacza... No właśnie. No i tak chciałem, że no trochę tego nie zsynchronizowałem, z tego wychodzi. Chociaż to mi przeszkodziło, bo tak to bym wypłynął, kurde. Pantera głupia. Głupia pantera. Nie, cholera, misjonarz hiszpański. A, już tu nawet jest. Czyli co, nie działa mi teraz już tutaj ten Bóg Morza? Bo to kurde tak dziwnie działało w tej C5. Autentycznie dziwnie. No nie, wrócił. O. A nie, nie strzelę w tej turze. Nie, strzelę, przecież się nie ruszyłem. Nie zabiję. No dobra, ale i tak chcę tak strzelić. No i żeby nie ryzykować, że ucieknie, to go zabijmy. No i trochę brakuje mi tego łucznika, który tutaj tak mnie pyrgał. Bo mi doświadczenie nabijał. A, drogę zrobiłem dlatego. I o to chodzi. Fortyfikuj się, mój sympatyczny kolego. 7 ludek. Za 8 tur. Dobra, brakuje mi tego złota, to trzymajmy się tego. Nie wygląda to źle, ale to będę musiał przestawić. To będę musiał przestawić. Ale to dobra, następnym razem. Bo to pole ma należeć do Honolulu, taki był plan. Honolulu ma tutaj, znaczy Samoa ma tutaj swoje żelazo, a Honolulu ma te. Ta, no idzie mi to nawracać. W tym momencie jest tutaj Bóg Morza i mamy tutaj jeden produkcję, widzimy, z tych wielorybów. Zobaczymy, jak nas nawróci. Ale to może dzięki temu będzie mnie lubić. Mam nadzieję. Mam wielką taką nadzieję. Dobra, spokojnie, bezpiecznie. Spokojnie, bezpiecznie. Spokojnie, bezpiecznie. Wracajmy na górkę. Tutaj drogę zróbmy. Tutaj się ufortyfikujmy i czekajmy. Co mi urosło? Samoa. Obadajmy. No tak, na to pole. A 18 tur już. To już nieładnie. To już nieładnie. A, to tu. 11. Trochę lepiej. To znaczy po co tu, jak mogę tu? Tu najlepiej. Amfiteatr darmo. Cieszy mnie to niezmiernie. I potem, kurde, będą te warsztaty. I będzie fajno. I będzie fajno, szanowni państwo.
Zrobimy te drogi sobie tutaj, wtedy będziemy pyrgać tą katapultą. Ale to i tak stąd muszę, stąd nie mogę, trochę szkoda. Ej, no bijecie się coś, chciałaś kurde wojny i co? Mogadiszu i Hiszpania nie są już sojusznikami. Najbardziej syci... No! Wiszące ogrody zrobiły swoje i to jest, szanowni państwo, dobre. To jest bardzo dobra wiadomość, oczywiście. Dobra, spokojnie, bezpiecznie. Spokojnie, bezpiecznie. Tak dawni, kurde, Maurysi pływali. Się nie bali. Także ja też tak pływam. Dobra, i teraz jeszcze Samoa żywność. Pyk. Rozwijaj się! Kuter. Wolałbym te wieloryby. Czy mogę kupić te pole z wielorybami? Czy mnie stać? O kurde, stać mnie. To idę, sprzedam i się zwróci. No i cholera, widzicie, już nie ma Boga Morza. Ja dziady, kurde. Pały. Głupie. No to lepsze teraz. Och, Hiszpanio, głupia Hiszpanio. Bym zaśpiewał może coś takiego. O, set natura, to kończymy, ale tą głupią Hiszpanię tutaj jeszcze weźmy tutaj w obroty. Saludos, saludos, ty. Masz te wieloryby, będziemy się przyjaźnić. Nie chcę tego, dawaj złota, bo masz mało, to biduj. 8. Dobra, masz 7. Na poczet przyszłej przyjaźni, żeby mnie tutaj nie atakowała. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak założymy tutaj miasto. O, w ogóle możemy zrobić takiego screenka. No, nie głupi. Odcinek który to był? Nie wiem, z 5? No, to tam wrzucimy na społeczność YouTube'ową. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cho.